Cześć, witam w kolejnym poradniku, tym razem pokażę wam jak nagrywać powtórki podczas gry. Jest to coś bardzo ciekawego i bardzo przydatnego, jeżeli na przykład nie mamy czasu nagrywać całego odcinka lub nie możemy streamować cały czas, ale możemy na przykład nagrać najciekawsze akcje, które nam się wydarzyły podczas gry. Wtedy musimy buforować całą, całą powtórkę, to znaczy te jakby OBS cały czas nagrywa, ale tylko 30 sekund i całe, każda sekunda... Po tych 30 sekundach jest kasowana, a każda sekunda przed jest nagrywana. Czyli mamy tak, jakby cały czas 30 ostatnich sekund w zapasie. Teraz wam pokażę, jak to zrobić. Wchodzimy w ustawienia obs -a. Mamy tu wersję 18.01 oczywiście. Wchodzimy sobie w wyjście i musimy zmienić tryb wyjścia to jest bardzo dziwne w proste. I wtedy mamy, niestety, ale mm, no, nagrywanie musimy ustawić nagrywanie Oczywi oczywiście ścieżkę, musimy sobie zapisać. I teraz musimy wybrać jakość. No to już zależy od naszego komputera, jak sobie on poradzi z, tą, z zapisywaniem tych plików. Jakość nie do odróżnienia, duża wielkość pliku, pliku lub jakość, wysoka jakość, średni rozmiar pliku. Zobaczycie, jak będzie, jak będzie Wam ta gra chodziła i tak dalej. Format nagrywania MP4 może być ok, i wybieracie sobie kodek AMD lub X264. No, możecie mieć też NVIDIA, no jak tą, jaką tam kartę graficzną macie. Ja sobie wybiorę AMD i włącz bufor replay, to zaznaczamy. Teraz zmieniamy sobie sekundy, ile ostatnich sekund chcecie nagrać. Możecie nagrać minutę, pięć, jedną, dwie sekundy, ile tam chcecie. Maksymalna ilość pamięci no to zazwyczaj chodzi o jakość, po prostu niech to będzie domyślnie i zapisujemy, zastosujemy sobie to. I nie, wiem, czy zauważyliście, ale pojawiło się, rozpocznij bufor replayu tutaj. Ale to jest jeszcze nie to. W skrótach klawiszowych wchodzimy sobie. Tutaj musimy sobie zrobić na przykład trzy klawisze. Rozpocznij bufor replayu. Ja mam na przykład Page Up, żeby pamiętać, że Up to jest rozpoczęcie, Down to jest zatrzymanie buforu, a Insert to jest wstawienie zapisu replaya. No, tak sobie to kojarzę, tak mi to działa. No i teraz, ok. I teraz, jak klikniemy sobie Page Up, i to cały czas teraz OBS będzie zapisywał ostatnie 30 sekund naszej gry. Jak naciśniemy Insert. To on zapisze te 30 sekund w pliku i to wszystko. Wszystko co musimy zrobić, dlatego możecie zapisywać sobie epickie akcje bez nagrywania całego pliku po 20-30 minut i szukanie tej najlepszej akcji po prostu gracie, gracie, gracie. Jak już ta akcja minęła, no to sobie naciskacie insert i macie idealny shot do waszych filmików. Dlatego jest to super opcja, bardzo mi się podoba, bardzo często z tego korzystam. Możecie nawet podczas nagrywania lub streamu z tego korzystać, tylko wtedy. Wasz komputer będzie mocno obciążony, ale jest to dosyć przydatne przy większych streamach, czy dłuższych streamach, gdzie chcecie sobie zapisać shot, czy tam wiecie o co chodzi, do jakiegoś innego filmiku, czy coś w tym stylu. Dlatego jest to bardzo przydatne, bardzo, bardzo spoko rzecz, tyle, no, tyle powiem. I zatrzymujemy zatrzymywanie buforu. To czy, oczywiście to też będzie trwało 30 sekund, bo tyle musi tyle trwa kasowanie, no nawet szybciej tyle trwa kasowanie tego buforu. No i widzicie, było to dosyć proste też. Yy, zależy od waszego komputera, jak sobie tam poradzicie z tymi ustawieniami, jak on tam będzie zapisywał. Yy, czy to będzie AMD czy X264, czy to będzie MP4, to już jest Wasza kwestia i tak dalej, ile sekund to też. No i tyle. Dosyć szybki poradnik. Mam nadzieję, że Wam się przyda, mam nadzieję, że wam się podobało. I zostawicie łapkę w górę. Oczywiście jakiś komentarz, jeżeli chcecie się czymś podzielić, jakimiś informacjami, i tak dalej. I oczywiście możecie zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego poradnika. A ja się już żegnam.